prezes Kaczyński będzie albo jutro, nie wiem, inaugurował Akademię Pisowską i że rozpocznie pracę Pisowskiej Akademii swoim wykładem. Kiedy przeczytałem listę wykładowców w tej Pisowskiej Akademii, to od razu wyobraźnia mi podpowiedziała, na jakie tematy oni mogliby te wykłady spokojnie wygłaszać. Wiem, że jednym z pierwszych wykładowców ma być pan Obajtek. No, wydaje mi się, że mógłby wygłosić wykład o tym, jak z wójta za publiczne pieniądze zostać szejkiem naftowym. Wiem, że chyba premier Morawiecki wybiera się tam z wykładem. Może będzie prowadził zajęcia, nie wiem, z historii, nie wiem, z religioznawstwa, na przykład Kościół, działki, pieniądze. Jakby taki wykład wygłosił, to i była, skoro jesteśmy przy Dniu Nauczyciela, była taka pani minister edukacji, dzisiaj europosłanka Zalewska. No ona mogłaby spokojnie prowadzić zajęcia z kontenery PCK jako źródło finansowania kampanii wyborczej na przykład. Myślę, że doktor minister Szumowski mógłby wytłumaczyć studentom Akademii, że ta przysięga Hipokratesa, primum non nocere, tak naprawdę znaczy po pierwsze zarobić, a nie po pierwsze nie szkodzić.